Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, oczywiście FIFA 18, no i Squad Battles, bo kolejny wyróżniony skład, bardzo ciekawy, bo z Polakiem, ale o tym za chwilę. A dlaczego mnie nie było tak długi okres czasu, A więc mam studia i to są bardzo ważne teraz takie etapy, bo mam kolokwia, czyli tak jakby zaliczenia jakby takiego mniejszego materiału, tak jakby duże sprawdziany. I muszę je zaliczyć, żeby zdać, więc to jest ważne, tym bardziej, że YouTube nie jest moim źródłem dochodu, nie mam z tego pieniędzy, żeby się utrzymać nie wiadomo jak, więc no YouTube jest tylko takim hobby, które w wolnym czasie robię, a że ostatnio wolnego czasu nie mam za dużo, to też właśnie filmów też nie ma za dużo, ale ja się staram to robić. W weekendy nie mogę, bo nie mam komputera, bo komputer stacjonarny zostaje w Krakowie, a ja wracam do domu na weekend, także nie mam go tam w weekend, ale postaram się jakoś w miarę regularnie robić właśnie te wyróżnione składy i inne filmy Squad Battles, ale też karierę, bo pytałem się was ostatnio, znaczy ostatnio, z tydzień temu na YouTubie, czy chcecie karierę i większość osób była na tak. Pojawia się też Milan, pojawia się też United w propozycjach, Manchester oczywiście, także być może to będzie United, bo Milanu kariery na YouTubie są i jest ich bardzo dużo, więc wydaje mi się, że będzie bardziej to United, jeśli już będzie kariera. Także możecie w komentarzach napisać jeszcze, czy chcecie karierę, bo to jest jakby też ważne dla mnie, czy na pewno wszyscy chcą, może ktoś nie chce, może większość osób jednak nie chce. I zostawcie łapkę w górę, bo YouTube nie zasięgi szczególnie takim kanałom jak mój, którzy nie spamują filmami codziennie, więc no sorry, ale tak już jest, że nie mogę codziennie wrzucać filmów. YouTube mi za to właśnie te filmy jakby ucina, w sensie nie pokazuje wszystkim wam filmów właśnie, których nagrywam. No, a dzisiaj gramy oczywiście FIFA, także zapraszam do oglądania, na zdrowie. Legendarny jak najbardziej. To jest ciekawy skład. Ops, już, dobra, momencik, muszę to naprawić. Ja to naprawię, momencik. Damy sobie tutaj Silvę. Okej, i tu jeszcze nam kogoś brakuje, a damy sobie tam Schneiderlę, niech będzie, zobaczymy. Okidoki. Lewandowski, jak to zrobił sprytnie. No i teraz możemy mieć problemy. Lewandowski zaczyna strzelaninę. Ładna akcja mojego przeciwnika. Tu Lewandowski sobie znakomicie poradził. Tam trochę wcześniej nie było tego widać. No i musimy przyspieszyć. Swoją drogą, Lewandowski w koszulce United. Nieźle to wygląda. Ciekawie całkiem. Może kiedyś to się jeszcze uda. Sprowadzić takiego zawodnika do Manchesteru. Byłoby spoko. A tymczasem zobaczmy. Eriksen i będzie kolejna szansa mojego przeciwnika. Ja pierdykam. Patrzcie, Sanchez się nie poradził. Dobrze, dobrze. Pogubiłem się w obronie. To było coś niesamowitego. Niestety. No 2-0. To nie wygląda za dobrze i wydaje mi się, że ten mecz może nie jest już przegrany, bo tak nie wolno mówić, ale bardzo ciężko jest odrobić stratę bramkową, a co dopiero dwubramkową na tym poziomie trudności. Wiem coś o tym, bo już niejednokrotnie się wkurzałem. Więc tutaj no... ciężko będzie. Ale zobaczymy, spróbujemy. Dobry strzał Antonio, niedużo brakowało i Schmeichel, tylko że ten młodszy, miałby piłkę w siatce. No ale niestety jeszcze nam trochę brakuje szczęścia. No nie gadaj, że to nie jest karny, jak on go wyciął w pień i najpierw zawodnika, potem w ten, w nogi, znaczy w piłkę, bez kitu, to jest karny, ej, panie sędzio, no przegrywamy 2-0, jeszcze nam karnego nie gwizdasz. Pewnie zaraz w komentarzach będą eksperci. Co ty gadasz, głupoty gadasz, głupoty gadasz, to nie był karny. Nawet nie umiesz grać, naucz się grać, coś tam, bleble. Nie słucham was, hejterzy, to był karny. Cała Polska widziała. O, ładnie teraz Choupo-Moting. No, nie, to dośrodkowanie nie było dobre. Dobra piłka, Antonio, gol! Gol. Wiedziałem, że tak to się skończy. Musiało się tak skończyć, bo ta piłka i ta akcja była zajebista. Bardzo mi się podobało. Patrzcie, patrzcie, to po prostu wypuszczenie tutaj właśnie Antonio, to wystawienie piłki przez Moratę, który teraz trzyma się za nogę, bo jest kontuzjowany, hech, ale mimo wszystko sobie znakomicie poradził i bardzo dobrze nam to wyszło i 2-1 i gitara. Także jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze mamy ponad połowę czasu, żeby ten wynik odwrócić, chyba że Lewandowski strzeli, no nie, niestety nie, znaczy na szczęście nie. Ale se pograli teraz chłopaki. Chłopaki, nie grajcie tak.
Dobra, spokojnie, chłopaki, dziewczęta, patrzcie teraz, jaka akcja idzie. Patrzcie na to, klasen. On jest swoją drogą bardzo dobry. Ostatnio jak grałem w skład Battles, to strzelił mi dwie bramki w jednym meczu i to tak bardzo w krótkim odstępie czasu. A to był chyba jego pierwszy albo drugi mecz w moim zespole, także jest to niezły zawodnik. Tymczasem Lewandowski nie strzela... Nie. Uff. Eriksen się pomylił. Już widziałem piłkę w siatce. I chyba wy też. Nawet z kontuzją jest groźny Morata. A tymczasem jest. I kto? No klasen. No i mówiłem, że jest dobry. No i jest. Dobra. Dwie zmiany mamy przeprowadzone. Teraz defensywny możemy zagrać i w sumie jeszcze gra z kontry. Chociaż w sumie nie. Długie piłki, bo nam to wychodziło. King. Ajajajajaj. Dobre by to było, jakby wpadło. Teraz oni się mega wkurzyli. Tak ten system działa właśnie w skład Battles, że jak komputer straci bramkę, to jest taki rage. I ten rage nie odpuści, dopóki nie strzeli bramkę komputer. Ała! Co? I drugi napastnik kontuzjowany? A nie, wstał. To było niezłe, ale tak leżał, mówię, kurde, znowu się skontuzjował. Ej, co to taki dziwny? Co ten Kante robi? Co on gra w ogóle? No panie sędzio, oni mnie przewracają, kopią, plują, rzucają, przeklinają i nie ma faulu, a ja go lekko dotknąłem, tak tylko, o tak, pyk, i już jest faul, to jest coś niesamowitego. Dobrze, laga do przodu i kontratak, ale piłka w sumie dobra z tego wyszła, czekaj, bo King nie ma za bardzo z kim tego rozegrać. O, tak to może wyglądać, tak to wygląda, gol, ale comeback, Antonio i 3-2 i teraz patrzcie, autobus i jeszcze oprócz tego, że autobus, to wpuścimy sobie Emre Chana, który ma, no co by nie powiedzieć, takie dosyć defensywne tutaj ustawienie, albo nie, jeszcze lepiej, jeszcze na Deleon, na przykład za Sancheza. I on jest bardziej defensywnym zawodnikiem, także on nam pomoże dobrze bronić, a my jedziemy na autobus. My jedziemy na autobus i długie piłki i postaramy się ten wynik jakby dociągnąć do końca. Wiem, że teraz komputer się wścieknie, bo przegrywa, ale postaramy się mimo wszystko jakoś to dociągnąć do końca. Będę grał chamsko, tak jak komputer gra, jak wygrywa, czyli bawi się w rogu, nie za bardzo jest chętny, żeby tutaj w ogóle iść w pojedynki jeden na jeden. Także ja tak samo sobie piłkę będę holował, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może czwarta bramka, hehe, to by było super dla mnie. Dobrze, Schneiderlin ładnie tą piłkę podholował. I teraz co? No i teraz Schmeichel i wracamy szybko, chłopaki, bo tutaj będzie akcja w drugą stronę szła zaraz. Tak jest, ale dobrze. O, 90 minuta, coraz bliżej jesteśmy. Dawajcie, chłopaki, to jest ich ostatnia akcja. Ale teraz piłka poszła tam na oślep w sumie. Dobrze, nasza piłka, Silva już nie ma siły. Ale jeszcze będzie biegał? Tak jest, dobrze, to mi się podoba. Klasen traci piłkę. No, moja. Jest. Kurde, dobrze, ograłem tutaj, proszę państwa, Petera Schmeichela, legendy United. Wiem, że legenda mojego klubu, bo ja jestem oczywiście wiernym fanem United, ale mimo wszystko da się? No da się, no pewnie, że się da. No i proszę bardzo, 600 tutaj końców, super. I co jest ważniejsze, proszę zobaczyć, ile? 1900 punktów w skład Battles, co nam daje od razu srebro 3, bardzo fajnie i to mi się podoba. Także co, moi drodzy, da się wygrać, nie ma problemu. Moi drodzy, także to był odcinek ze skład Battles, gdzie pokonaliśmy skład Petera Schmeichela, legendy United. Jeśli ten film wam się podobał, nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę, komentarzem i subskrypcją, żeby zostać na dłużej. Wbijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera, wszystkie linki w opisie. A w tym filmie to wszystko. Dzięki, na razie i cześć.